zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, czy autostrada może być rasistowska? Okazuje się, że w 2021 roku w Ameryce za rządów socjalisty Bidena autostrada zdecydowanie może być rasistowska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Biden w przemówieniu pojechał do Pensylwanii, no i tam mówił o infrastrukturze, że mosty się rozwalają, autostrady się rozwalają, że wszystko potrzeba robót publicznych. W sumie Reagan powiedział, że wszystko, za co państwo się bierze, to kosztuje 3 razy drożej i trwa 4 razy dłużej. No ale w Teksasie Departament Transportu w stanie Teksas dostał powiadomienie z ministerstwa z Waszyngtonu, że mają zatrzymać pracę nad autostradą. No, był w północnym Houston, w Teksasie, autostrada, międzystanowa autostrada numer 45. Pewni ludzie od paru lat już walczą z tym rozszerzeniem tej autostrady. No i mówią, że w zasadzie te rozszerzenie, no to będzie powodowało, że 1000 domów będzie rozwalone, setki biznesów znikną, 5 kościołów, zborów i innych synagog będzie zniszczone. No i to jest w sąsiedztwie, w dzielnicy Houston Independence Heights, czyli no bardzo, bardzo murzyńska dzielnica. No i to jest bitwa pomiędzy do tej pory, no to była bitwa pomiędzy stanem Teksas a jednym z hrabstw. No i stan Teksas mówi, że no trzeba rozszerzać tą autostradę, autostrada powinna być dla ludzi, bo za 20 lat będzie 40% więcej ruchu. A inni mówią, nie, w tym sąsiedztwie mówią, nie, od 2008 roku ruch się zmniejsza. No i ci wszyscy działacze społeczni, bojownicy o wolność i demokrację socjalistyczną mówią, że to będzie tylko jeszcze więcej zniszczenia, że będzie więcej nieszczęścia ludzkiego. No i oni zatrzymywali to przez 4 lata. No i teraz Pete Buttigieg, no to jest homoseksualista, który oczywiście za preferencje seksualne został ministrem transportu. No on w swojej karierze wybrał wojsko, tam chciał zmienić płeć na koszt podatnika, no ale to mu się to nie udało. W każdym bądź razie homoseksualista został wybrany na ministra transportu w rządzie Bidena, żeby w zasadzie wypełniać po linii seksualnej wszystkie urzędy, a nie po linii kto coś umie i kto co wie. No w każdym bądź razie Pete Buttigieg, on powiedział, wsadził tam palec w całą tą sytuację. No i zapytał się Departamentu Transportu w Teksasie, żeby się zatrzymali, no i żeby popatrzyli z punktu widzenia praw obywatelskich. No i z praw obywatelskich. I teraz wszyscy ci obywatele, no co oni mają do powiedzenia? Oni mówią, że w zasadzie dlaczego to jest rasistowskie? No to jest dlatego rasistowskie, że ta autostrada pozwoli na to, że biali i bardziej bogaci będą po prostu mogli mieszkać daleko poza Houston i będą mogli sobie jeździć tą autostradą, a wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają wzdłuż tego highwayu, czyli to jest, przepraszam, 67% to są dzielnice, gdzie mieszkają mniejszości, czyli czarni i brązowi, z niskimi dochodami. No i tam żyje tysiące ludzi, tak? No i to jest argument, tam żyje tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi może. No to musimy zatrzymać, bo cały Houston
gdzie żyją miliony, nie mają nic do powiedzenia, my musimy bronić tysiąca. No to jest takie socjalistyczne niby rozumowanie. Żeby zrobić tą rozbudowę tej międzystanowej 45, no to trzeba zwiększyć to do 6-7 linii. No będzie, tak jak wspominało, dużo, dużo zniszczeń domów i tak dalej. No ale oni, te domy nie są zabierane. Te domy, ludzie dostają kompensację, dostają w zasadzie wartość rynkową. Także to nie jest w Ameryce, to nie jest tak, że ktoś skonfiskuje. Nie ma czegoś takiego jak konfiskata. Po prostu patrzą, gdzie ktoś może sobie coś kupić innego. No i w zasadzie dostaje te pieniądze, przesuwa się gdzieś indziej. Ci, którzy mają jakiś opór do tego, mówią, że 300 biznesów będzie zlikwidowanych, no ale te biznesy również one nie wyparują. No, przypuszczalnie tam z 300, z 200, 300, no to 10-15% się zlikwiduje, no bo będzie miało, powiedzmy, szansę się zlikwidować, przypuszczalnie będzie miało jakieś wypłaty państwowe. Także to jest wszystko przedstawiane od strony skrzywdzenia społecznego. No, ci przeciwnicy tej rozbudowy mówią, że 24 tysiące miejsc pracy będzie stracone. No to też trudno uwierzyć, żeby przy 1000-1500 domów, które tam są, żeby były takie duże ilości miejsc pracy straconych. No później mówią, że tam również są domy, dużo domów jest w zasadzie komunalnych, no i że nie będą one odbudowane, że te domy, około 1000 tych domów komunalnych nie będzie odbudowanych. No narzekają też, że będzie większa szansa na powodzie. No dlaczego na powodzie? No bo tam, jak mówią, opozycja mówi, że jeżeli tam wylewają ten beton, no to nie ma za dużo tych rowów. No ale to jest dosyć idiotyczne, no bo ci inżynierowie chyba raczej wiedzą co robią. No tam troszeczkę są przestraszeni, bo jak huragan Harvey jak był, no to tam strasznie, strasznie zalewało i teraz wszyscy boją się właśnie tych 2000, od 2008 roku, kiedy był huragan Ike, później następny był ten Harvey, także że ciągle tam mają jakieś problemy. Ludzie, którzy mieszkają na wschód, by mieszkali na wschód od tej autostrady, no to boją się, że zostaną po prostu zamknięci, że tam będzie taka enklawa. Tam już teraz nie ma sklepów za dużo spożywczych. No dlaczego nie ma? No bo są okradane, są podpalane, coś się dzieje. No to właśnie w takich dzielnicach tam nikt nie chce inwestować. No ale to oni mówią, że będzie jeszcze gorzej. No i mówią, że w czasie deszczu to tam w ogóle będą zamknięci. No i do tego dodają jeszcze jakość powietrza, mówią, że te dzielnice, jakość powietrza, ten Departament Transportu w Teksasie mówi, nie, no to do tej pory to będą samochody jeżdżą szybciej, samochody są bardziej wydajne, także ogólnie suma summarum powietrze takie, jakie jest dziś, no to za tam, nawet jak będzie więcej samochodów, to nie będzie tak dużo gorzej. No i wszyscy dodają właśnie, że to Murzynów, że czarnych i brązowych po prostu traktuje się inaczej niż białych, że to jest rasistowskie, bo biali to jadą do Śródmieścia, z dalekich przedmieść jadą do Śródmieścia, a te dzielnice przy highwayu są murzyńskie, dlatego rozbudowa autostrady, no to jest rasistowska, nie ma równości, nie ma prawa takiego samego dla białych i dla czarnych. Houston jest również
druga autostrada międzystanowa i 10, która jest jedną z najszerszych autostrad w całej Ameryce. No i część ludzi to mówi, że no głupio mówi, że rozszerzyli, poszerzyli, żeby spowolnić ten, spowolnić, żeby przyspieszyć ruch, żeby nie było takich korków, a teraz mówią, że właśnie ci co oponują rozbudowie, mówią, po 3-4 latach ruch jest taki sam na takich szerokich highwayach, jak było 3 lata wcześniej. No oczywiście normalny każdy zrozumie, że jeżeli jest więcej osób, to jest ten sam trafik, no a ktoś porównuje mniej mieszkańców sprzed 3 lat do tego, co dzisiaj. Także jeżeli by nie poszerzyli, no to te korki by były dwa razy jeszcze gorsze. No ale to z nienormalnymi nie porozmawia, tak? Nienormalny patrzy na coś i źle to wszystko widzi. No ale oni starają się udowodnić, że poszerzanie, rozszerzanie ogólnie nie działa, bo prędzej czy później to się wszystko zakorkuje i będzie tak samo. No nie biorą pod uwagę, że jednak przepustowość jest dużo większa. No i jak to socjaliści mówią, że to jest niedobrze, no bo to zachęca ludzi do tego, żeby mieszkali jeszcze dalej, zachęca do tego, żeby kupowali domy jeszcze dalej, bo oni sobie myślą, że będą mogli przyjeżdżać, bo autostrada jest pusta, a za jakiś czas i tak nie będzie pusta. Także Biden po prostu wszystko robi, włącznie z jakimiś działaniami gospodarczymi państwowymi, nie z punktu widzenia całego kraju. Nie robi z punktu widzenia benefitów dla wszystkich, dla całego Teksasu, dla całego Houston. Po prostu wszystko jest walka ras, wszystko jest walka klas. Tam jest tak, że jednak nie chcą Ameryki większej, lepszej i bardziej prosperującej. No, zdziwili się tam w Teksasie, że Washington zareagował z Ministerstwa Transportu w Waszyngtonie. No, bo do tej pory to z reguły tam na poziomie federalnym, no to się wtrącali się w sprawy, powiedzmy, równości Title 9, no to Title 9 jest, powiedzmy, sport dla kobiet i dziewczyn, no ale nie wtrącali się w autostrady. Teraz właśnie wszyscy ci ministrowie, którzy niekoniecznie mają żony, tylko czasami minister ma męża, no to właśnie do tego doprowadza, że są takie decyzje, a nie inne. No i co to znaczy? Co to znaczy, że budowa autostrady ma być przeanalizowana na podstawie praw obywatelskich? No to są priorytety Bidena. Tam nie ma ekonomii, tam nie ma rozwoju, tam nie ma przyszłości. Tam są po prostu sprawy czysto socjalistyczne, czysto socjalne. On proponuje rozbudowę tej infrastruktury. No to tryliony chce wydawać na tą infrastrukturę, no ale jak to będzie? No to będzie to, że połowa tych trylionów, no to pójdzie na bezużyteczne stanowiska najróżniejszych doradców, najróżniejszych specjalistów od żab, salamander i sów, tak? Bo to wszędzie przychodzą ci zieloni i krzyczeli, że żaby, salamandry i sowy są niszczone. No a teraz wszystko jest z perspektywy rasowej. No i budowa highwayu, no to już jest rasistowska. Dlatego jeżeli będziecie głosować 2022, popatrzcie się na te idiotyzmy, które komuniści używają, żeby jednak ten białych ludzi ciągle czarni i brązowi są zawsze szczuci przeciwko białym. No to
to już nawet nie jest śmieszne, to jest po prostu tak tragiczne, że to jest nieprawdopodobne. Te grupy praw obywatelskich mówią, że to wszystko musi być przeanalizowane, że to musi być prześledzone i tak dalej, no ale że ma być zatrzymane. No, czy ogólnie rzecz biorąc, czy to ma sens? No nie ma sensu. Nie ma sensu. Proponują, że to kiedyś autostrada mogła być zbudowana lepiej. Proponują, żeby tam przesunąć ją tylko troszeczkę. Proponują, żeby tam poprawić powierzchnię. No ogólnie rzecz biorąc, no to tłumaczą, że ludzie powinni jeździć mniej samochodami. Całe te lewactwo tłumaczy, że ludzie powinni jeździć autobusami, no i ogólnie środkami transportu miejskiego. No i socjaliści tłumaczą, że ludzie powinni spędzić więcej czasu w swoich własnych dzielnicach. No, takie debilizmy typu, że lepiej jest być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. No ale te dzielnice po prostu no, są gdzie chcą. Tam na pewno ta rozbudowa przysporzy prosperity i całego rozwoju Houston. No ludzie zawsze robią jakieś problemy. Teraz cały ten rząd socjalistyczny robi szczególnie jakieś kretyńskie rzeczy. Także głosować na normalnych, patrząc się na ten Teksas i to, co rząd federalny stara się zrobić, no to nie są normalni ludzie. To Biden zamknął rurociąg, teraz minister Buttigieg, on chce zamknąć autostrady. Nie jest dobrze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Pamiętaj, 2022, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli jesteś zarejestrowany, głosuj na normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom za zrozumienie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja są bardzo ważne. Tak, trzymajcie. Przekaz dla socjalistów, jeżeli mieszkacie no w Teksasie, przypuszczalnie chyba nie mieszkacie, bo tam socjaliści nie pojadą, to jest bardzo konserwatywny stan, no ale na pewno w swoim stanie, gdzie mieszkacie i wybraliście stan socjalistyczny, popatrzcie się na podatki stanowe, jakie płacicie, popatrzcie się, ile kosztuje benzyna, popatrzcie się, ile będziecie płacić podatków za te wszystkie te idiotyzmy, te tryliony, no przecież to pieniędzy nie da rady drukować nieustannie. Pieniądze na drzewach nie rosną. Także Biden doprowadza Amerykę do ruiny. Jest nadzieja, że ludzie ukrócą to wszystko. Jest nadzieja, że Izba Reprezentantów się zmieni w 2022. Jest nadzieja, że Senat się zmieni w 2022. Jest nadzieja, że prezydent będzie wybrany normalny w 2024. Zdrowia dla normalnych.